dalsza część. Zadaj pytanie. No Krzysiek, czy to prawda, że ty jesteś mitomanem? A co to mitoman? Mitoman to taki, który ubzdura coś sobie w głowie i kłamie. Kłamczuch. Nie byłeś organistą, nie byłeś dobra, dziękuję. Bzdunem. Dziękuję. Że jesteś kłamczuchem i konfidentem. Dziękuję bardzo za zadanie pytania, panie redaktorze Pawle. Po pierwsze, ani kłamczuchem, ani litomanem tym. Mitomanem. Mitomanem. Tylko mówię dla was prawdę. Szczerą, otwartą prawdę mówię. Nie kłamie. Jeżeli nie wierzycie, zapraszam. Weźcie mnie, zawieźcie do mego miejscowości Wilkowo. Pokażę wam kościółek. Jak się wchodzi się, bo byłem. Jak się wchodzi się na chór. Tam nie wiem, czy moje, co ja ściągnąłem z Olsztyna, ale bo już elektryczna, organy nieduże i bo była fizharmonia. Jak odeszedł świętej pamięci braciszek zakonny, to jeszcze grał na fizharmonii. Czy kto to wie, co to jest fizharmonia? Fizharmonia to podobna do organu, ale ona już wysłużyła swoje lata. Proboszcz świętej pamięci Gierstun, bo tak się nazywał, zginął śmiertelnie w wypadku samochodowym. Tak? Tatuś raz stał do Kętrzyna, wyjechał kudłowski ksiądz, wziął, jak tatuś mówi, można? A ksiądz odpowiada, jak stanąłem, to chyba, że można. Siadli, tatuś mówi, proszę księdza, ale za prędko pan jedziesz. Ksiądz jedzie. Lekarz, felczer, zwarno jedzie. On nie umie jeździć. Przychodzi Boże Narodzenie. Co? Do Olsztyna jedzie po opłatki. Opłatki jedzie. Czołowe zderzenie z Jelczem. Wiecie, co to czołowe zderzenie? Przód z przodem. Zderza się samochód i wypadek jest. Nogę, ręce podlatywali u księdza. Podrywało. Boguś z mamusią byli na pogrzebie. Ja zawiozłem. Pochowany jest w Wilkowie. Ksiądz ten Gierstun, nie Gierstun, Kudłowski, przepraszam. Kudłowski, bo tak miał nazwisko. I co? Świętej pamięci. Przyszedł nowy proboszcz. Zapomniałem już nowego proboszcza. Kurczę. Widzicie, wyszło z głowy mnie. Nowego proboszcza. Może przypomnę, to powiem. I co? Ten nowy proboszcz. Jeszcze przy nowym proboszczu chyba dwie, trzy niedziele Braciszek zagrał. Na trzecią niedzielę Użyści, bo mama założyła chór. I co? Weszli na chór. Czekają na organistę. A ja jeszcze, ile miał lat? 11, 10 może? No 12 niech będzie. Ale zawsze patrzyłem się, jak braciszek zakonny co robi. A czy, nawet fizharmonia nie zagrała, jeżeli worek, ten miech, Nie było powietrza w tym worku, miechu, bo to miech się nazywał. I te pedały to nie grało. Musiał mężczyzna za sznurek ciągać, żeby na
pompować ten miech, worek, powietrze. Wtedy fizharmonia grała. Co jeszcze? Wszyscy czekamy na organistego, zakonnika. Nie ma. Nie ma. Wychodzi nowy proboszcz, smętny, łzy lecą, staje przed ołtarzem, żegna się, my też się żegnamy, i na chórze, i na dole, wszyscy. Tak, bo to tak jest w Kościele, jak ksiądz zaczyna im Ojca i Syna i Ducha Świętego, amen, i ludzie się żegnają za księdzem. I? Mogę kogoś zacytować, Krzysiek? Co? Mogę kogoś zacytować? A co? To tylko ktoś by powiedział, a ile ty będziesz gadał? Ile ten film będzie trwał? Chcieliście prawdy, będziecie mieć prawdę. Ale się nie wypowiadaj na ten temat, tylko powiedz o tej mitomanii, no. Że tak kłamiesz, że zmyślasz. Nie, nie zmyślam, to powiedziałem. Nie zmyślam, tylko chcę powiedzieć całą prawdę. Bo żeby dotarło do waszej główki, nie tej piętro niżej, tylko normalnej głowy, żeby normalnie uwierzyliście, że ja, jak nie było już organistego, proboszcz przyszedł na chór, wiedział, kto będzie śpiewać, odśpiewywać, dla jego, moja świętej pamięci mama. Bo mama umiała i po łacinie odśpiewać i nie łacina. I podeszedł, mówi, panie Leonardo, nie ma organistego. Wszyscy, jak to nie ma? Odeszedł do Boga. Otrzymałem wiadomość do szpitala, zmarł. Wszyscy smętni. Mama, wiadomo, każdy ubrany jak na święta, ładnie, pięknie, nie czarne, żałobne, bo nie widzieli nawet. Ksiądz wszystkich przeprosił, że mszy nie będzie, proszę iść do domu. Msza będzie o godzinie 14. Pojechaliśmy do domu, koni nie rozprzęgaliśmy. Zjechaliśmy do stodoły bryczką. Tam był taki żłób. Tylko konia rozjełzaliśmy z wędzideł. I konie zjedli trochę. I co? Mama się, wszyscy poubieraliśmy w czarne żałobne ubrania. Tatuś białą koszulę. Czarny krawat. Czarny sweter, spodnie czarne, białe skarpetki, pantofle czarne. Mama też. Wszystko się ubrało w czarne. Mączochy czarne i tak dalej. I co? Zajechaliśmy znowu. Przyszedł znowu proboszcz, mówi tak do mamy. Patrzy się na mnie. Podeszedł do mnie, mówi tak. Krzysiu. Po imieniu nazwą. Krzysiu, czy ty umiesz trochę? Jak będziesz mówił, to będziesz zagrać. Żeby choć trochę było słychać granie, że to kościół mamy. Ja na mamę tak spojrzałem. Jak dziecko. 11-12-letnia. Mama mówi, siadaj. A ten, co organista siadał, ten stołeczek, to nazywa się pulpet. Ja ten pulpet pociągnąłem bliżej. Wiadomo, nogi krótkie miałem, bo dziecko. Ale tak ustawiłem sobie, że musiałem sięgać do... O, to nie pedała, ale ponoża. Do tych ponoży. I... Ty pedałów nie obrażaj, Krzysztof. To są ponoża. I jak grałem z początku, to grałem, ale msza
odbyła się. Mama śpiewała i po polsku, i po łacinie. Ja, jak umiałem z początku, tak grałem. Weszł do szkoły, mnie nie posłał ksiądz. Ale religia. Po niedzieli, poniedziałek, religia. Ostatnia, trzeba było iść do sali katechetycznych na religię. Ja zaszłem, wszyscy zaszliśmy. Siedzę tak po środku. Koło mnie dziewczyna siadła. I tak sobie siedzę. Ksiądz przyszedł. Dziewczyna siadła, to pewnie palucha zaraz pchałeś, co? Co? Palucha zaraz pchałeś pewnie. Gdzie? No jak ta dziewczyna koło ciebie usiadła. Nie chyba szalał, dziecko jeszcze było. A, to przepraszam. To dziecko 12-13-letnie. A, to nie, nie. Ksiądz przyszedł, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, na wieki wieków Amen. My odpowiedzieliśmy. Co? Proszę usiąść. Mamy dla was smętną bardzo nowinę. Ja mówię, i każdy odpowiada, wiemy, proszę księdza, że nie ma organistego u nas. Więc na tablicy pierwsza chcę zrobić taką listę osób, wypisać, które ja wybiorę na organistego. A żeby puścić do szkoły, ja będę wozić samochodem swoim, bo po księdzu Kudłowskim mam samochód. I co? Będę uczyć z was jedną osobę, żeby była organistką albo organistą. Ja nie chciałem. Nie chciałem. I moje nazwisko też imię się znalazło na tablicy. Ja byłem trzeci wypisany. Zobaczyłem siebie, ksiądz słyszę gdzieś tam, czy do kościoła poszedł, zdaje się, czy na plebanie poszedł gdzieś tam. Ja wziąłem gąbkę, starłem swoje imię, nazwisko. Ksiądz przyszedł, patrzy, brakuje jednego człowieka. Pyta się, kto to star. Każdy milczy. Każdy zadowolony z dzieci, że ja sam ciebie wykreśliłem. Podchodzi do tablicy, czyta, mówi, jednego mnie brakuje. Człowieka. Organistego. Kononowicza brakuje tutaj. Ja napisałem, kto zetarł. Każdy milczy. Patrzy na mnie, bo ja się zaczerwieniłem. Rozumiem, że ja. Podchodzi do mnie. Wstań. Ja wstałem. Dlaczego nie chcesz być? Ja mówię, nie chcę, bo mam gospodarkę dużą. Trzeba dla tatusia, dla mamusia, dla babcia, dla dziadka pomagać. A mnie nie będzie czasu jeździć. Rodzice nie wyrażą zgody na to, na pewno, proszę księdza. Z każdą rodzicami będę rozmawiać. Tu, w sali katechetycznej i w domu. Wezwał rodziców, nas. Wypisał jeszcze raz. Tych wezwał rodziców, co były wypisane na tablicy. No, pojechała ode mnie mama i tata. Dwóch pojechali. Brat w domu Boguś, babcia, dziadek. Bo się żyli. I co? Ksiądz czyta. I mówi tak, kochani rodzice, bo tak zawsze mówił. Wypisałem z waszych pociech na organistę albo na organistkę.
Czy wy się zgadzacie, jak ja będę czytać? Doszło trzecie miejsce, moje. Odchodzi do mamy, do taty. Proszę wstać, rodzice. Czy państwo, Kononowiczowie, Leonardo i Bronisław, zgadzacie się, że syn Krzysztof został organistą? Tata od razu i mama. Nie. Nie. Z jakiego powodu? Syn na pewno mówił, tak. Mówił, że gospodarkę ma się dużą, że nie będzie kogo ją dowieść, zawieść, ale ja mówię, że ja będę wozić, czyli syna pańskiego, czy inną, ja będę wozić. Każdy się zapytał się, a proszę księdza, a czym pan będzie wozić? Mam samochód po księdze Kudłowskim. Otrzymałem. Ale ten samochód był rozbity. To otrzymałem salonu nowy. Mam prawo jazdy. Pokazał dla każdego rodziców. I ja się będę rozmawiać z wami, każdym rodzicami w domu. Przyszła kolej na moich rodziców. Ja już w domu. Przebrany, stare ubranie, przyjeżdża ksiądz na podwórko. Ja pytam się, jak ksiądz dojechał? No, jak człowiek dojechał. Polna, ale sucha, to dojechałem. No mówię, tamtą stronę to chyba trzeba nie tatyć. Zawczyć kobyłkę, Baśkę, ale tylko do Grochockich dociągnę, a tam już ksiądz pojedzie sam. Odczepię samochód i ja wrócę. Do bryczki zaprzągłem, a z tyłu był hak u bryczce jednej. Wziąłem linę, łańcuch wziąłem. Grubszy od mojej łapy. Położyłem z tyłu, tam gdzie mleko się stawia. Z hakami. Ale Krzysztof, przepraszam, że ci przerwę. Jak łańcuch był grubszy od twojej łapy, no to koń by samego łańcucha chyba nie pociągnął. Przepraszam. Coś bardzo. Ty chyba trochę okłamujesz. Nie. Nie. Bo nie? To był do wyciągania samochodów. To taki. Ale grubszy od twojej łapy? Tak. Bo ja ci powiem, Baśka, ona rwała, bo tu tam nikt nie jedzie w chomątek, tylko w szlejach. No to mówiłeś dziesiątki razy. I najniczowa była, ani bata, nic. Rwała szleje, postronki, a postronki były kiedyś skórzane, porwała, to tatuś dorobił z łańcuszku. Z łańcuszku dorobił jak dwa palce. Takie były postronki. Dwa palce w natalce. Co? Dwa palce w natalce. I powiem, takie musieli być pastronki dla jej, żeby ona nie było porwanie. Krzysiu, musisz szybko, bo ludzie nie lubią takich długich gniotów oglądać. I powiem, jechałem za tatuś, ksiądz porozmawiał, nie. Zabrał się, ja na bryczkę, tą Baśkę zaprzągnąłem, łańcuch wrzuciłem, jak powiedziałem, z tyłu i co? Jedzie ksiądz, zasiadł. Ja mówię, wyciągnę zaraz, proszę księdza, nie brać się pan. Proszę księdza, nie brać się pan. O, Leszek się nazywał. Proszę księdza, Leszku, nie martw się. Nie martw się. Baśka wyciągnie. Zaczepiłem. Ona nie wiedziała. Siadam na bryczkę, bez bata by niczego. Nie kopiałem. Wio Baśka! Pod Grochockich pociągnąłem, bo tam gdzie lasek to już był piasek. Ksiądz nawet tromił, ja nie słyszałem, tylko słyszałem, ale nie chciałem się zatrzymywać. Gdzie lepiej piasek, gdzie lepiej wszystko. To tam zatrzymałem się, odczepiłem łańcuch do bryczki. Powiedział ksiądz, pójdź dla tatusi, dla mamusi, że ja jeszcze na następną religię przyjadę bezpośrednio.
Ciebie zajmowałem. Ale tak szybciej. I w końcu zostałeś tym organistym, tak? Ze szkoły. I na to nie wymusił ksiądz. Ksiądz Leszek wymusił. I to nie jest mitomania, nie jest kłamstwo. Wiedział, że mamusia ładnie śpiewa, prowadzi chór. A ja, jak zagrałem, choć dziecko byłem, ten pan, co worek, miech ten, bo to miech się nazywa, a nie worek, a ciągnął za sznurki, musiał na, to był już pode mną. Już pode mną był. Ja już musiałem rządzić. Ksiądz mnie przekazał tego człowieka. Ja się jako dziecko przedstawiłem się. On mnie tak jeszcze objął, po głowie tak pogłaskał, jak gdzieś pamiętam. Jak ksiądz. Ja mówię, a co to pan? Ksiądz? No, ale żeby nie bał się. Nie. Ja wiem, skąd on był. On był z Łozdaju PGR-u. Bardzo dobry człowiek był. Silny, zbudowany i tak dalej. Ja zawsze z nim się umawiałem na wcześniej, bo organista musiał być wcześniej w kościele. I zawsze z mamusią, z braciszkiem, z tatusiem jeździliśmy wcześniej, albo babcia. To ja jechałem kobyłką. I co? Wcześniej musiałem na chór iść ćwiczyć chórzystów. Jako organista. No i co? Ksiądz to przemyślał, przyszedł. No i pyta się u mamy. I jak, panie Leonardo? A mama odpowiada. Proszę księdza Leszku. Prowadźmy mszę. Idź ksiądz. Odprawiajmy. Na razie my się zastanawiamy. Ja dziś po mszy świętej będę. Ja już z kościoła przyszedłem, my się przebierać czy nie przebierać, ale się przebrałem, ale takie czystsze ubranie. Ale poszło żonek robić, muszę było i obornik wyrzucić pod koni, pod trzody chlewnej, pod krów, o, i tak dalej. Pod zwierzyny inaczej powiem. I przyjechał, mama jest? Jest. A mama w domu, co robiła? Placki w porządku smażyła i babkę, dziadek stary, do duchówki wstawiała, do piekarnika. A duchówka też piekarnik. I ksiądz weszedł do domu, mówi, ale coś pachnie, a babcia mówi, proszę księdza, placki i babka. O, babciuniu, nałóż mnie placuszku. Babcia nałożyła pełny talerz. A kapustka swojska macie? Ksiądz powiedział. Dała dla mnie babcia miskę. Ja poszedłem, a tam były takie szczypce do nabierania kapusty. Nie rękami, tylko kupiliśmy w kończynie takie szczypce, że otwierało się ciach i do miski. Ciach i do miski. A sok to tam stała taki kubeczek, naciskało się i też do miski. I co? Przyniosłem. Babcia chciała przemywać tą kapustę, ksiądz mówił, nie, babciuniu nie, ja lubię ostrą kapustę, z sokiem, zjadł te placki z sokiem, mówi, ale się najadłem, jak dziś pamiętam, ale babciuniu się najadą, dziękuję, babciu mówi, niech dla księdza będzie na zdrowie. No, tatuś i wszyscy i mnie zawołali z boiska, bo w niedzielę to co? Obrządek zrobić i ja z bratem piłeczkę kopalić. I zawołali i brat przyszedł Boguś. No, koleżanki zostali, a później ja mówię, braciszku, zostań przy koleżankach, przy kolegach, pokopajcie sobie. Ja zaraz przynę. Ja wiem, czego ksiądz chce. A dzieci, czego chce? Wyrzucić z religii. Ja mówię, nie. Chcę, żeby ja został na pewno organistą. Ja nie zgodzę się, na pewno. A taka dziewczyna, która przepadała za Bogusiem, taka kolorkówna, z PGR-u, bardzo ładna. Ja mówię, ona Krysia się nazywała. Ja mówię, Krysiu, ja na ciebie będę głosować. Bądź organistką, proszę cię. No i jak ja wygram, to tak, u księdza. Ale ja liczę, że ty wygrasz.
na religię. Wiedzą rodziców, my przyszliśmy, wszyscy. I tych osób, rodziców wiedzą co? No wypisał. Pytaj się pokolenie, a później sam. Bo jak wy nie chcecie, to ja postanowię. Do rodziców. Wybrałem jednego będzie organistą. Organiści kogo? A ja mówię, to ja wiem, proszę księdza, kogo? A kogo? Królków na krysie. Nie. Nie zgadza się Kononowicz. Myślę, kogo to on ty wybrał? Tak myślę, kurczę. Ona najlepiej się uczy się w szkole. Ja średnio. Myślę, kogo ty wybrał? On podchodzi, ksiądz tak. Po głowie mnie władzi. Mówię, władzi przed rodzicami, że dobrze się uczę i w szkole i z religii. Chwali mnie. Wszyscy patrzył się na mnie, a czego wy tak patrzycie, że ksiądz pogłaskał mnie po głowie? Księdzu się zachciało kogoś pogłaskać. Może z was kogoś podejdzie ksiądz, też pogłaskał. Tego, którego pogłaskałem, też będzie włożony do Olsztyna, do szkoły muzycznej i będzie organistą. Hurra, brawo, Wszyscy rodzice, wiadomo. Chorkówna podeszła, ta dziewczyna mnie pogratulowała. Co ty tam miód z ucha wyciągasz? No. A idź ty, obleśny typie. Fu. I nie, swędzi mnie ucho czy coś. To trzeba się umyć. I zaraz umyję. Mnie pogratulowała. Powiedziała, gratuluję tobie. Później resztę te podchodzili do mnie. Nawet do Wilkowa, do sklepu, pobiegli. I ksiądz poszedł. Pokupywali czekolady. Ja z powrotem podawałem. Ja powiedziałem, słodyczów nie. Krzychu, przepraszam, że ci przerwę. Pół godziny już. Nudą słodyczów, wieje, nudą wieje. Słodyczów nie chcę. Macie, powrotem. A to do księdza. Przyszła ta, co u księdza służy, jak to się nazywa, ta kobieta. Zakonnica. Nie. Kościelna. Nie, ona inaczej się nazywa. Kucharka. Kochanica. Kochanica księdza przyszła. Co? Kochanica. Nie, ona inaczej. Kochanica, to nazywajmy kochanica, no, przyszła. Coś ty. Nie. Nie? Niech będzie. Kochanica. Nie. Zakonnica. Niech będzie zakonnica. Przyszła. Ja podeszłem. Mówię, to dla pani. A ksiądz mówi, dlaczego nie chcesz wziąć, Krzysiek? No bo ja słodyczy nie jem, proszę się na... Nie jem. Nie chcę. Nie chcę być taki. Ale byłeś później taki. Co? Bębena miałeś później. Nie. Tam nie miałem bębena. Ale tam... tutaj. Tutaj miałem, bo tak. Mało było pracy z początku, jako uczeń. No tylko, wiesz, a bardzo lubiłem babkę i co? Placki. Czyli byłeś kiedyś trochę takim bębenem, co? Nie, nie byłem. Nie? Tam nie byłem. Tutaj. A tutaj byłeś bębenem. Tutaj potłuściałem, bo zawsze babcia i mamusia do babki dawała co? Skwareczki. A jeszcze do tego do garka, do zupy wrzuci mięsko tłuste. Ty wiesz jak to rozwala. I bęben rośnie. I rósł. Dobra Krzychu, kończymy, bo pół godziny już. Wyrósł bęben ten. Ale kończę już. I zawiózł mnie organista, ksiądz do szkoły muzycznej. No on już wiedział ksiądz, do jakiej ja będę grupy należeć, organistów. Ja przyszła pani, wysoka, jak dziecko. Zdarłem główkę,
A ta pani mówi, ja będę ciebie uczyć na organistego, będziesz grać na organach, będę twoją nauczycielką. Inaczej. Ja patrzę, a ten ksiądz Leszek, Lech Grobelny. Mówi, czego ty się patrzysz? A ja mówię, patrzę się tak na tą panią, że wysoka jest, wyższa ode mnie. A i ty urośniesz, chłopcze. Urośniesz kiedyś, tak powiedział. Bo teraz jeszcze rośniesz. Mówię, wiem, proszę księdza, ale ja patrzę, organów, wrót stoi. Do koloru, do wyboru. Myślę, Boże Święty, ja dziecko małe, jak ja dostanę do tych ponoży? Jak ja dostanę? Ona przyszła, łączyły mnie te organy, bo pierwszy raz. Ten worek włączyło, miech. Co? Siadłem, trymkam tam na tych organkach, na tych organach. Po tych klawiszach. Daję, jak umiem, jak umiałem. Zobaczyła, podeszła nauczycielka przed księdzem. Myślę, to mnie tak kurczę gładzą. Ksiądz gładził, pani gładzi po głowie. Co tu? Myślę, to gromy jest. Czy ja taki jakiś miły cukierek słodki, czy co? Aż nie wytrzymałem, mówię, pani kochana, pani nauczycielka, dlaczego pani mnie gładzi? To jestem cukierek? Do sklepu. Po cukierka, a nie tutaj gładzić mnie. Nie, że pogodziłem tobie, że siadłeś i pięknie wiedziałeś nuty, wiedziałeś wszystko. A mówię, proszę pani, wiedziałem, bo w szkole muzyka jest, to i śpiewamy, i czasami gramy. W szkole w Ocołówce u nas jest. I od tej pory znam nuty. A w szkole to trzeba było przepisywać. Do zeszytu robić wszystko. Odrabiać lekcje. No i tu będziesz odrabiać. Zeszyt masz? A my nie mam. Długopis mam? Mam. Ołówek masz? Mam. A ja wziąłem piórnik. Mówię, proszę pani, mam cały piórnik. A koło masz? Masz? Nie mam. A pióro masz? Nie mam. W domu zostało. Krzysiek, miałeś już kończyć. I co? Ona przyniosła koło, masz wszystko. Siadaj dalej. Przepisuj nuty. No mówię, oj, oj, oj. Ile przepisywać? No tak. To musisz wszystko przepisać. Ja mówię, a do domu nie mogę wziąć? Dobra, ja ci ksero zrobię. Całego zeszytu. Nie musisz pisać. To już wtedy mieli ksero? W tamtych latach? Tak, ale tylko ksera było, wiesz, w urzędach. W szkołach, w urzędach. Nawet po całce u nas było wielkowe ksero. Krzychu, ale będziesz już kończył, bo taki długi gniot. I ona poszła, zrobiła ksero. Już wieje nudą. W trzech miejscach szyła. Szywacze, bo byli szywacze. Szyła mnie. Przekazała mnie. Ja przyjechałem do Wilkowa. Trep, 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 trep. I do swojej posiadłości. Przyszedłem. Jak tam? Tatuś pyta się. Mówię, tatuś, nie go grom zapali. Wiesz co? Ja nie będę chodzić, na pewno. A dlaczego? Ja to przekazuję dla Krysi Chlorkówny. Niech ona się uczy. Ja jak mnie ksiądz zajął, to ja tam tuman do kwadratu. Spojrzałem na wszystkie te organy, to ja tuman.
No, ale pomalutku opanowałem i... I tak zostałeś. I tak zostałem organistą. A później jeszcze mnie mama uczyła śpiewu i po łacinie, i nie po łacinie, bo we mszy świętej organista musi odpowiadać czasami sam, bez chóru i tak dalej. To jest moja szczera, cała prawda. Chcecie, wieście, chcecie nie, ja siłą was nie namówię. Dziękuję bardzo. Opowiedziałam dla was całą historię swoją. Dziękuję bardzo.